będziemy kowalami swojego losu. Siemano, moi drodzy, tu Paradox. Kontynuujemy przygodę w God of War Ragnarok. Od save'u mi się widzę, że odbudowała zasłona, ale tutaj jeszcze coś pominęliśmy. Skrzynię. Wszystkie fragmenty pancerza Lundy zgarnięte. O! Podobnie jak ta dziwna kula. No tak, czyli można do niej wracać. Kiri z Lindy. Zanieść kawałki zbroi Lundzie, by stworzyć zaginione karwasze Lundy. Zaniesiemy. Dobra, już teraz wiem, że to... muszę rozwalić. To też. I to też. Coś tutaj jeszcze nam grozi? Chyba nie. Nie zdziwiłbym się, jakby to tu wybuchło coś. Dobrze, że umiesz czytać runy. Poświęcenie Sejor. Obawiam się, że oddanie innych słabnie. Jeśli mamy przepędzić asów z Vanheimu, musimy podejmować się pewnych czynów, bez cienia wątpliwości. Konieczne są ofiary, a jeśli tylko ja mam na tyle odwagi, by się na nie zdobyć, niech i tak będzie. Gdy żyję, krzyczę, gdy umieram, śpiewam, we krwi pokładam wiarę. Jestem pomstą tych ziem. Spójrz tam. To te zagubione duchy Seidr. Przyjaciele Gunhildy. Nie wyglądają już tak przyjaźnie, prawda? Niech zaznają spokoju. A, nie mogę. Okej, po nim. Fajnie. Mogę rozwalić? Mogę. Dobra, i tu mamy zejście na dół. O, kolejna skrzynia, fajnie. Idziemy? Tak, idziemy. Wow. To było słychać? Musisz się bronić! Tego miałaś strzelać. Aha, oni nie wybuchają, ja zaraz zginę, nie? Jeszcze to mi tutaj. Musisz się bronić. Przede wszystkim to się muszę pozbyć tych. Tych roślinek, potem będę mógł tam walczyć. Dobra. Widzę, że tak nie za bardzo. Mam szansę.
O ja! No, muszę bardziej uważać. Dobra, jeszcze raz. Tych nie muszę pokonywać. To mam zdobyte, nie? Tak jest. Ale fajnie, mam całe życie, nie? Więc... trochę łatwiej. To mnie wkurza, że te pnącza prowadzą w tą stronę. One gdzieś tutaj muszą... Dobra, to nam nie będzie przeszkadzać, to możemy ich pokonać. Ale oberwałeś! Wszystko gra? Tak. Ciągle zapominam, że to wybucha, nie? Herprodowy kwasira mądrego. A raczej kwasira schlanego. Schlane. Tu nic więcej nie ma, tak? Aha, tu. Okej, mam porozmawiać ze zjawą tylko. Pięknie. Gdzie ona będzie? O, to jest to miejsce, gdzie tam łaziłem i... Okej, fajnie. Czyli taki skrót. Dobrze, że umiesz czytać runy. Wezwanie do broni. Do Vonów z Vanheimu. Moja siostra nas opuściła. Odyn przemienił nasz świat w więzienie. A Freja uciekła z kluczem. Pozostaje nam tylko jedna droga. Długa i wyboista. Chwycimy za broń. Pokażemy asom. Czyj to świat? Wypowiemy im wojnę. Freyr. Dobra, jeszcze tutaj mamy skrzynię legendarną. Musimy jakoś pozbyć się tych skał. No właśnie. Tylko jak? Dobra, na razie opuśćmy most. Pokonajmy tych, co tu biegną. Okej, chyba tutaj będziemy mogli walnąć. Ty, no nie możemy. Jak ja to mam zrobić? Freja? Pomóż mi. Tu był kiedyś dzban. Teraz go nie ma. Czy ja go rozwaliłem? Przez co teraz zbugowałem sobie to? No nie gadajcie mi, że takie coś odwaliłem.
A nie, są dalej. Dobra, jak to kurde zrobić? Może tak. No nie, chroni to. Okej, chyba mi się uda. No chyba jednak nie. Można tak. Wiem, dzięki. Co my tu mamy? Mgła Helheimu. Mocny runiczny atak. No nareszcie. Nareszcie mamy mocny. Moja pani, ciekawią mnie rośliny, które napotkaliśmy podczas podróży. I będą dalej. To nie moja rola, by cię wszystkiego uczyć, Mimirze. Pytałem tylko... Nie odpowiedziała ci. Skoro tak mówisz... No dobra, idziemy teraz do... Kowala. Do jego kobiety, żeby nam... zrobiła ten strój. I oddamy jej tą kulę. Doceniam to, Lundo. Dobra, czas na interesy. Proszę. O, dziękuję ci, ty mój kochanieńki. Helka tęskniła za swoją piłeczką normalnie przez całą zimę. Uwielbia ją. Co? A teraz, jeśli przyniesiesz pozostałe kawałki mojego pancerza, naprawię ci je i to za Frigo. Ja albo inny krasnolud. Uznałam, że nie odzyskasz mojej kuli, jeśli to powiem. Wybacz. Okej. Byłeś ostrożny, bracie. Milcz. On ma rację, Mimi, że trochę szacunku. Przez tę zabawkę mogliśmy wszyscy zginąć. Mało brakowało. Nie śmiać się. Kiedy to takie trudne, bracie? Spróbuj. Dobrze. Chyba szukaliśmy piły dla świni. A skąd wy w ogóle się znacie? Bo nie mogę ujawniać spraw gildii. Trzeba szanować te wszystkie tajemniczości. Słucham? Powiedzmy tylko, że Brock i ja od dawna mamy pewne wspólne interesy. Dokładnie. Jak pakowanie nas w tarapaty. A potem wyciąganie cię z nich. Co? To tylko przeważnie, prawda? I co ta odpowiedź cię zadowala? To mi wystarczy. Skoro Lunda też może przechodzić pomiędzy światami, to pewnie znacie się z gildii. Co, Brock? Może. A może pokazałem jej parę sztuczek podczas popijawy? A może to ja pokazałam jemu? Nic o nas nie wiesz, Mondralo. Lundo, nie wiesz może, w jaki sposób twoi elficcy przyjaciele się w to wszystko... mieszali? Mówisz o Begwirze i Bailey? Oboje byli więzieni przez którąś ze stron. A może przez obie? W końcu udało im się razem uciec i od tamtej pory pozostają absolutnie nierozłączni. Ciemny elf i elf światła uciekający razem. Ryzykowne. Miłość zawsze jest ryzykowna. I to w niej najlepsze. Tak samo jest z gorącym serem. Kurde, ile tu. Co wiesz o wędrowcu Birgirze? Niewiele. Nie jest zbyt rozmowny. Z tego, co zrozumiałam, przez jakiś czas kroczył ścieżką wędrowców, aż w końcu odkrył coś, co go z niej zawróciło. Na dobre. Co takiego odkrył? Nie jestem pewna, ale chyba zobaczył, co czekało na końcu tej ścieżki. I mu się to nie spodobało. Kiedy odkrył, że Odyn cały czas pociągał za sznurki, pewnie srogo się rozsierdził. Hejo, Frejo!
Jak się masz? Nie narzekam. Ja też nie narzekam, gdy na ciebie patrzę. Co? O. O. Dziękuję. Ależ proszę. Ha, Lunda. Ani trochę się nie zmieniłaś. Okej, okay, ulepszmy sobie tą zbroję. Czy w ogóle zróbmy ją. Zaginione karwasze Lundy. No dobra. Nic nas to nie kosztuje, prawda? Jak ulał. Okej. Okay. Fajne, fajne. Klata. No, ten strój to niezbyt mi się podoba, jak tak kurde będziemy biegać, no ale dobra, trudno. To pozwoli ci zatrzymać organy tam, gdzie trzeba. Możesz, ale ja jestem dobry. Możemy sobie powiększyć. Amulet stworzony po to, by chłonąć moc zaklęć. Dobra, i dalej niestety już dupa. Praca ukończona, zobacz cele. Dobra, jeszcze teraz chciałbym przejść amulety, no i jakiegoś tutaj dodać. Okej. Weźmiemy. A, wymagane atuty. Czyli na razie i tak tego nie. No wszystkiego mam po jednym. No dobra, będę musiał zbierać to dalej. A co mi to w ogóle dało? Obrona i czas odnawiania. No dobra, może być. Lecimy. Okej, okay, gdzieś tutaj jest mapa skarbów, znaczy odkryłem mapę skarbów, która pokazywała to miejsce chyba, gdzie tutaj są te skarby, jak to się patrzy. Czy to będzie w zapiskach, cele, mapy skarbów, okej, okay, są. To jest chyba to miejsce, tu zjechaliśmy. Góruje nad Vanami. Mój skarb może wydawać się skromny w porównaniu z jego bujnymi, omiatanymi wiatrem konarami. Ale za mnie to dopiero początek. Czyli on gdzieś tutaj powinien być. Rozejrzyjmy się tu. A, właśnie, może dlatego tak tracę życie. Kurde, to jest to miejsce na bank. Tylko gdzie jest ten skarb? A, dobra, tutaj. Ten herb jest mój. 5 z 6, jeszcze jeden tam został. Okej, okay, kolejne nowe zaklęcie. Moc Vanheimu, które można umieścić ten. Premia zostawu zwiększa obrażenia zadawane wręcz przez Kratosa wrogom będącym pod wpływem negatywnych efektów w oparciu o jego szczęście. Dobra, zanim wyruszymy jeszcze, zobaczę, czy mogę w sumie polepszyć. No niestety. Okej, tarczę sobie ulepszymy. Nie ma co.
pani Freja? A, tutaj też możemy jej ulepszać. Dobra, tam wrócimy do jednego miejsca. Tutaj rozumiem, mam wszystko, tak? Szczeliny, szczelinę. I tą szczelinę chcę zrobić. Przynajmniej spróbować. Chociaż ostatnio to mnie tak potyrała, że... Możemy wrócić do historii o Hrimturze, synu kamieniarza? Chciałbym poznać ją z perspektywy Frey. Nie ma o czym mówić. Na początku nic nie wiedziałam o zakładzie. Pewnie Odyn nie spodziewał się, że przegra. Tajemniczy kamieniarz miał 3 kwartały na zbudowanie wielkiego muru. 2, nie 3! I gdyby się spóźnił, jego zapłata by przepadła. Ale za dotrzymanie terminu obiecano mu audiencję u królowej. Czego dowiedziałam się, gdy pewnego ranka podpity już Odyn wparował do naszych komnat, kazał mi się ubrać i dowiedzieć się, czego chce kamieniarz. Będziemy kontynuować później. No dobra, próbujmy. Kurde. Dobra. Kurde, miałem to... Jest. Dobrze, pokonani. Co z tego pył światów? Okej, zobaczmy co. Co my tu mamy? Artefakt. Jednego artefaktu nie zdobyłem. No to nieco gdzieś tutaj opuściliśmy. Tu mam wszystko, wszystko. Przysługi, delta rzeki. To będzie chyba to. Czyli mam jeszcze jedną przysługę do zrobienia. Żałujesz tego, Mimirze? Zapewne. A o czym dokładnie mówimy? O utracie ciała? Czy żałuję oddania życia w zamian za wolność? Moja pani codziennie zadaje sobie to pytanie. Co powiesz dzisiaj? Dzisiaj? Cieszę się, że mogę zwiedzać świat i miło spędzać czas w twoim towarzystwie. Dobrze, dobrze. Raz nie wiem, czy w ogóle dobrze płynę. Może tędy? Frejo, czy możemy wrócić do sprawy Hrimtura? W zamian za szybką budowę muru obiecano mu u ciebie audiencję? Tak. I ukończył budowę. Tak więc poszłam. Lecz w szatach ukryłam najpierw sztylet, gdyż nie wiedziałam, jaka była natura zakładu. Ten kamieniarz był gigantem w przebraniu. Nazywał się Hrimtur. Uśmiechnął się do mnie i, jak wspomniałeś, wyszeptał mi coś. Powiedział, że asowie zabili mu ojca i musi dopilnować, by kiedyś za to spłonęli. Odpowiedziałam, że sama zostałam asem.
Wtedy rzucił mi wymowne spojrzenie i zaczął mówić dalej. Powiedział, że celowo zostawił w murze skazę za wieżą Asgardu. Wiedziałem! Możemy ją wykorzystać? Na razie to zostawmy. Chodź. Dobra, wróciliśmy do miejsca, gdzie zaczynaliśmy odcinek. No ale kurde, gdzie to jest? To jest w tym miejscu, gdzie ja ogólnie... Aha, dobra. Boże, gdzie ja popłynąłem? Frejo, wspomniałaś, że Hrimthur zostawił skazę w murze Asgardu. Powiedział coś więcej? Możemy ją wykorzystać? Nie możemy. To Surtr ma wiedzieć, co zrobić. A jeśli pod murem Asgardu zjawi się Surtr... To znaczy, że nadszedł Ragnarok. Ano, szlak. Myślałem, że będzie inny sposób. To jest... Tutaj chyba, tak? Według tego, co mapa pokazuje. Tylko tutaj... Co tu było do zrobienia? Frejo, wskrzesiłaś kiedyś martwego giganta, by... A, muszę z nią pogadać, dobra. No wiesz, mogłabyś znów użyć tej mocy? Może. A masz zwłoki giganta, które można by wskrzesić? Nie. Tu nie ma tematu. Okej. Po sprawie. Twoi przyjaciele odeszli. Dobrze. I... Przepraszam. Gdybym tu była, zapobiegłabym temu. Uważasz nas za zagubione dzieci? Niezdolne do własnych wyborów? Nie, ale... Popełniliśmy błąd. To nasza wina. Nie mogłaś nic poradzić. Nawet gdybyś tu był. Ale... Tak, masz rację. Żegnaj, Gunhildo. Żegnaj, bogini. Kratosie... Dziękuję, że zechciałeś pomóc moim wyznawcom. Nie pomogłem im. Już byli martwi. Ależ pomogłaś. Ukoiłeś ich duszę, a to ukoiło także moją duszę. Czuję się lepiej. Ciesz się tym, to nie potrwa długo. Masz rację. We wszystkich światach z pewnością jest więcej wypaczonych dusz. Ty to zawsze wiesz, jak kogoś podnieść na duchu, bracie. No dobra, w ten oto sposób chyba wszystko, co tutaj było, mamy zdobyte. Dobra, moi drodzy, to przechodzimy chyba do... Aha, mamy jeszcze... punkty doświadczenia do wydania. Co ja tu mogę mu ulepszyć? Dobra, może to weźmiemy? Zobaczymy. A nie, nie mogę. Mogę kupić za 2000. Chyba wszystko jestem w stanie wykupić tutaj, co jest. Dobra, ostrze chaosu to są biedne. Dobra, to. Okej, teraz Freja. To mam wykupione, czyli teraz te rzeczy. Co to jest? O, fajne. To z Walkirii. Ataki. I tu mamy już wszystko. Dobra. Chyba, ale punkty... pancerz. Co tutaj jeszcze mamy? A to jest... To działa w ten sposób, że
Mamy dwa. Okej, i to będzie trzeci. Nie. To będzie trzeci. Premia zestawu. Zwiększa obrażenia od ogłuszania zadawane przez Kratosa w oparciu o jego obronę. No i pięknie. Czyli musimy zbierać trzy danego tego rodzaju. Okej. Tarcza, to tutaj mamy w tej... Dodatek tarczy. Dobra. Moi drodzy, to by było na tyle w tym odcinku. Myślę, że w następnym przejdziemy już do fabuły. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się. Hej.